Siema, jestem Karol. Dzisiaj pokażę Wam, jakie są najlepsze karmy dla kotka. Zapraszam do oglądania. Najpierw Wam pokażę najgorszy syf, jaki można kupić w różnych sklepach. To jest KittyCat. A dlaczego syf? Z pewnością każdy wie, ale jeśli ktoś nie wie, to wytłumaczę, dlaczego to jest syf. Tu jest 4% łososia akurat, więc większy zbożówek, więc to jest śmieciówka. Niestety, więc to jest 0 do 10. Do widzenia. Użyję tą karmę. A ja Wam pokażę najlepszą karmę, która ma więcej procent mięsa. To już nie ma zbożówki, a więcej procent mięsa. Ale to jest troszeczkę obraźliwe słowa, ale to jest po prostu z innego kraju. Ta karma akurat kupię w sklepie zoologicznym na ulicy Świętego Ducha. A ja Wam pokażę, co mi się bardzo podoba. Choć to jest raczej średnia półka cenowa. Ale spoko luz. Jutro albo kiedyś indziej kupię tą najwyższą półkę cenową, którą Wam pokażę. Jak? Zapomniałem, że mam dwie takie puszki, a to już ta najwyższa półka, ponieważ ma właśnie już 23% wątroby, serca, mięso, wieprzowe, wołowina 23%, więc to jest najwyższa półka cenowa. Mogę Wam polecić serdecznie tą karmę dla kota. Jeśli ktoś chce bardzo tanią, to Bunchers akurat jest alternatywa dla tej karmy. Akurat też ma więcej procent mięsa. Ta karma akurat ma 8% mięsa, ale i tak jest spoko, i tak to jest więcej, i tak jest spoko, moim zdaniem. O, widzicie? Kot akurat je ze smakiem. Tak wygląda szczęśliwy kot. Akurat czasami się zdarza, że mi się nawet weźmie do podłogi. Ale no cóż, trzeba mam polać na to. Albo też muszę ściągnąć tak, żeby nie było na podłodze. Tyle. Cześć i cześć.